Policjanci użyli broni około godziny 14 naprzeciwko Legnickiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Mogę tutaj potwierdzić, że rzeczywiście podjęli pościg za sprawcą rozboju. W trakcie tego pościgu policjanci użyli środków przymusów bezpośredniego, w tym broni palnej. Wcześniej Paweł M. dokonał napadu na jeden z legnickich sklepów. Zabrał w sklepie butelkę alkoholu, a kiedy usiłował wyjść z tego sklepu, a sprzedawczyni zażądała zapłaty za towar, wyjął nóż i zaczął kobiecie grozić tym nożem, dosłownie przystawiając go do jej ciała. To zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu, także możemy mówić o takim przebiegu tego zdarzenia już konkretnym, ustalonym. Świadkowie dodają, że mężczyzna zaczepiał ludzi będących w WORD-zie. Widzieliśmy przez okno, jak się szarpał z policjantem. Wybiegliśmy, no i tu już policja stała z pistoletami. Pan miał pistolet. Kilka razy uprzedzenie słowne, dwa bodajże strzały w górę, no i reszta już w dół na nogi poszła. Policjanci namierzyli go właśnie na ulicy Bydgoskiej. Najpierw użyli wobec niego paralizatora, a gdy to nie zadziałało, oddali strzały. Paweł M. był bardzo agresywny wobec policjantów, nie reagował na ich wezwania do zatrzymania, wyjął nóż i nacierał na policjantów. Dopiero po użyciu wobec niego tutaj broni palnej, a zatem oddaniu strzałów, został on zatrzymany. Policjanci udzielili pomocy medycznej, a następnie został przewieziony do szpitala. Prokurator przedstawił legniczaninowi zarzuty kradzieży rozbójniczej oraz czynnej napaści na policjantów. Napastnik przyznał się do winy i dodał, że przed napadem spożywał alkohol, a kilka dni wcześniej narkotyki. Sąd w poniedziałek przychylił się do wniosku prokuratury i aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Za obydwa przestępstwa grozi od roku do 10 lat więzienia.